Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dawno nie było już na moim kanale takiej publikacji, gdzie pokazuję Wam jakiś fajny gadżet, urządzenie do wykonywania domowych zabiegów. A ponieważ w przeciągu ostatnich kilku tygodni testowałam na sobie, sprawdzałam bardzo fajne urządzenie, pomyślałam sobie, że czas najwyższy pokazać je Wam tutaj dzisiaj na moim kanale i trochę więcej Wam o nim opowiedzieć. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na publikację dotyczącą urządzenia Penozone Origin. Jakiś czas temu na moim Instagramie, a w sumie to na Instastory, zrobiłam Wam taką małą zajawkę i pokazałam to oto właśnie urządzenie. Kiedy sobie wykonywałam zabieg i od razu, słuchajcie, dostałam od Was ogromną ilość wiadomości. Anita, co ty znowu wymyśliłaś? Co ty tam znowu testujesz? Co to za urządzenie? Zdradź chociaż odrobinę. I dzisiaj właśnie opowiem Wam o tym gadżecie, tym urządzeniu, które prezentuje się tak. Co to takiego jest? Dlaczego mnie to urządzenie zainteresowało, zaintrygowało? Do jakiego typu skóry i jak działa? Zobaczycie oczywiście jak zawsze część zabiegową, gdzie zaprezentuję Wam jak sama wykonuję zabieg. Ale zacznijmy od takiej najważniejszej informacji, czyli tego co to w ogóle jest Penozone. Moi drodzy, mamy cztery stany skupienia. Mamy ciało stałe, mamy ciecz, mamy gaz i mamy plazmę. I właśnie urządzenie Penozone wykorzystuje plazmę, technologię plazmy w działaniu na naszą skórę. Mamy tutaj zjonizowaną energię, która jest emitowana w milisekundowym impulsie, dostarczana do tkanki docelowej. Nic Wam to jeszcze nie mówi? No to idziemy dalej. Drodzy, jak sama nazwa wskazuje, Penozone jest to urządzenie, które emituje plazmę niskiej częstotliwości, która z kolei jest wytwarzana, emitowana pomiędzy niezużywalną membraną a skórą. Sam zabieg jest bezbolesny i nie dochodzi do przerwania ciągłości skóry. To jest bardzo ważna informacja. Czyli jest to urządzenie, którym działamy na skórę, ale nie dochodzi do przerwania jej ciągłości, nie zrobicie sobie krzywdy, nie zrobicie sobie żadnej rany. Możecie spokojnie, bezpiecznie i bezboleśnie stosować je w zaciszu waszego domu, w waszej łazience. No to teraz zapytacie mnie, ok, no to wiemy już co wytwarza to urządzenie, to dla kogo jest ono skierowane? Zapewne część z Was kojarzy prądy Darsonwala. Część z Was, bo jest to taki zabieg stosowany w kosmetyce od bardzo wielu lat, ale też generalnie już troszkę się od niego odchodzi, chociaż muszę Wam powiedzieć, że w sprzedaży detalicznej, w sprzedaży też hurtowej, w niektórych miejscach takich kosmetycznych sklepach możemy dostać prądy Darsonwala, całe to urządzenie wytwarzające prądy Darsonwala, sobie zakupić do domu, ale takie urządzenie, jeśli jeszcze nie wiecie, składa się z odpowiedniej takiej końcówki głowicy, a następnie mamy właśnie szklane głowice w różnym kształcie, gdzie wytwarzane są właśnie te prądy Darsonwala i działamy sobie na skórę. Kiedyś bardzo popularne było pokazywanie między innymi w mediach społecznościowych prądów Darsonwala na działanie skóry głowy, bo jest tam taka końcówka z takim grzebieniem, gdzie można było sobie przeczesywać tą skórę głowy, robić masaż, pobudzać cebulki i tak dalej. Ale prądy Darsonwala bardzo fajnie sprawdzają się w różnego rodzaju zabiegach oczyszczających w salonach kosmetycznych dla osób w szczególności, które mają problemy ze stanami zapalnymi na skórze. Tutaj, słuchajcie, mamy jedno urządzenie, żadnych dodatkowych szklanych końcówek, które mogą nam się potłuc, więc nie trzeba się absolutnie tym przejmować, więc to urządzenie Penozone jest alternatywą dla osób, które właśnie kiedyś stosowały albo stosują prądy Darsonwala na skórę. Jest też bardzo fajną alternatywą dla zabiegów z mezoterapii mikroigłowej lub też bezigłowej, czyli w tych wszystkich zabiegach, gdzie dochodzi albo do naruszenia tkanki skóry, ciągłości skóry, albo też gdzie chcemy wprowadzać substancje aktywne w głąb naszej skóry, tak?
Więc mamy tutaj urządzenie, które działa na różnych funkcjach, można by powiedzieć wielokierunkowo. W przypadku różnych typów skóry można je właśnie bardzo fajnie dopasować do różnych typów skóry, zarówno do skóry suchej, dojrzałej, do skóry normalnej, skóry mieszanej, do skóry problematycznej z wypryskami, stanami zapalnymi, ale również dla osób, które na przykład poddają się różnego rodzaju zabiegom bardziej inwazyjnym, takim, gdzie dochodzi do przerwania ciągłości tkanki, laserom i nie tylko. Takie urządzenie może być fajnym dopełnieniem Waszej codziennej pielęgnacji lub też pielęgnacji dodatkowej. No i właśnie, wspomniałam Wam o tym, że to urządzenie, prądy Darson-Walla, mezoterapia i tak dalej, ale może być ono stosowane w przypadku skór, które mają problemy z trądzikiem, na przykład trądzikiem pospolitym czy trądzikiem różowatym. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że plazma działa, sterylizuje naszą skórę, zmniejsza dalszy rozwój trądziku, uspokaja skórę, wspomaga leczenie skóry trądzikowej, łagodzi te stany zapalne, więc jak najbardziej jest tutaj wskazana. Również to urządzenie wytwarzające plazmę działa na nadprodukcję sebum i na rozszerzone pory. Czyli sami widzicie, że mamy działanie antybakteryjne, takie sterylizujące naszą skórę. Więc może być to urządzenie wykorzystywane na przykład po zabiegach z oczyszczania skóry, głębokiego oczyszczania skóry. Jeśli posiadacie skórę mieszaną i chcecie zmniejszyć tę nadprodukcję sebum, czy występowanie jakichś zaskórników na przykład w okolicy nosa, czy na brodzie, czy na czole, albo też jesteście osobami, które mają problem z trądzikiem pospolitym i często dochodzi do was, u Was do pojawiania się stanów zapalnych, na przykład takich ropnych, czy takich bolących grudek. No i teraz chcecie zadziałać w domu, chcecie zadziałać bezpiecznie, antybakteryjnie, sterylizująco, absolutnie nie wyciskamy żadnego tego typu zmian skórnych, to właśnie to urządzenie i ta plazma, która jest wytwarzana, pomoże Wam w łagodzeniu tych stanów zapalnych, pomoże Wam w ukojeniu i wyciszeniu skóry, w nadprodukcji sebum i w złagodzeniu tych stanów zapalnych. Ale moi drodzy, to co jest bardzo ciekawe w tym urządzeniu, to właśnie to jego wielofunkcyjne działanie, bo plazma, słuchajcie, działa również na fibroblasty naszej skóry. Co to oznacza? Że stymuluje ona produkcję tych fibroblastów, zwiększa syntezę kolagenu, co za tym idzie, poprawia mikrokrążenie w naszej skórze, możemy dzięki niej dostarczać substancje aktywne bez wykorzystywania igieł i umożliwiać wchłanianie składników aktywnych w bardzo szybkim tempie, dostanie się ich do głębszych warstw skóry. Czyli to, co powiedziałam Wam wcześniej, możemy to urządzenie wykorzystywać podobnie jak mezoterapia bezigłowa lub mezoterapia mikroigłowa w zaciszu w naszym domu. Czyli chcemy podziałać na jędrność naszej skóry, chcemy podziałać na zmarszczki, chcemy podziałać na żeby wygładzić naszą skórę. No i teraz mamy jakiś fajny preparat w postaci wybranej ampułki, dobranej do typu naszej skóry i przy pomocy tego urządzenia możemy sobie wprowadzać te substancje aktywne z tego właśnie preparatu w głębsze warstwy naszej skóry. A co za tym idzie? Działamy bardziej intensywnie i bardziej efektywnie na naszą skórę. Co jest również bardzo ciekawe, jeśli na przykład posiadacie przebarwienia i chcecie też na nie podziałać lub chcecie wyrównać kolory do Waszej skóry, to dobrze dobrana ampułka, na przykład z witaminą C i zastosowanie tego urządzenia, zastosowanie plazmy o tej niskiej częstotliwości pomoże Wam w tym, żeby ta witamina C głębiej dostała się do skóry i też zadziałała na te przebarwienia, które są głębiej w naszej skórze. Mam nadzieję, że Wam to dobrze wytłumaczyłam. Także widzicie, mamy tutaj działanie przeciwtrądzikowe, przeciwzapalne, łagodzące, kojące. Mamy również tutaj działanie wygładzające, ujędrniające, poprawiające jakość naszej skóry. Możemy podziałać na przebarwienia. I coś, o czym wspomniałam tak naprawdę na początku tego dzisiejszego filmu, a mianowicie to, że możemy ten zabieg i to urządzenie wykorzystywać w przypadku skór wrażliwych, czyli takich jak moja, ale również w przypadku takich skór, które są po jakichś bardziej inwazyjnych zabiegach. Dlaczego? Dlatego, że plazma działa również regenerująco na naszą skórę. Wszystko to, o czym Wam dzisiaj mówię, jest udowodnione w badaniach.
Więc można znaleźć na ten temat różne ciekawe badania, gdzie zobaczycie sobie, jak plazma bardzo fajnie wpływa na stan naszej skóry, na jakość naszej skóry, poprawia ją, poprawia jej kondycję, wzmacnia, regeneruje, a nawet koi. Także moi drodzy, widzicie, jedno urządzenie, a wiele funkcji tak na dobrą sprawę. Możemy je wykorzystywać na twarz, ale możemy wykorzystywać je również na nasze ciało. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań typu tylko i wyłącznie na twarz. Nie, absolutnie nie, bo na przykład zmiany skórne w postaci różnego rodzaju zaskórników czy stanów zapalnych mogą pojawiać się na dekolcie, mogą pojawiać się na plecach, mogą się pojawiać na przedramieniach. Możecie mieć problem z bliznami takimi jeszcze świeżymi po jakichś zabiegach bardziej inwazyjnych i nie tylko. Więc na pewno plazma pomoże Wam w tym, żeby tą skórę lepiej zregenerować. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo dobrze przemyślane urządzenie, bardzo fajnie pomyślane. Oczywiście, jak to bywa w przypadku tego typu urządzeń, zawsze pojawiają się jakieś przeciwwskazania. Co prawda tutaj przeciwwskazania do zabiegu są zdecydowanie bardzo krótkie, a należą do nich przede wszystkim ciąża, aktywna opryszczka, gorączka, czyli ogólnie, kiedy źle się czujemy, jesteśmy chorzy, nie wykonujemy tego zabiegu. No i jeszcze jedno przeciwwskazanie, czyli w miejscu zabiegowym, tam gdzie będziemy działać, nie może być przerwana ciągłość skóry, czyli nie może być żadnej aktywnej takiej rany, gdzie sączy się krew, absolutnie nie wykonujemy wtedy takiego zabiegu. No to teraz przejdziemy sobie do takich, jak ja to mówię, danych technicznych, czyli jak wygląda urządzenie, co my tutaj takiego ciekawego mamy, bardzo ważne, istotne informacje, a mianowicie to, że jest to urządzenie bezprzewodowe. Oczywiście mamy stację dokującą, którą podłączamy sobie do kontaktu przy pomocy kabelka. Możemy go podłączyć tutaj, zobaczcie, do takiego zasilacza i wtedy włączyć sobie bezpośrednio do kontaktu, ale mamy tutaj też kabel USB, więc w razie czego możecie podłączyć nawet do komputera, tam gdzie będzie Wam wygodnie. Urządzenie ładujemy właśnie w tej stacji dokującej, a następnie mamy tutaj taką głowicę, takie urządzenie, które jest niesamowicie lekkie, przyjemne, można je ze sobą w razie czego zabrać i banalne, słuchajcie, w obsłudze. Kochani, w opakowaniu znajdziecie również instrukcję obsługi, gdzie macie wszystkie najważniejsze informacje w języku polskim, ale też, co jest istotne, znajdziecie tutaj między innymi 4 autorskie programy, jak wykonywać zabieg, czyli w zależności od tego, jak chcecie stosować to urządzenie na Waszą skórę, jakie efekty chcecie osiągnąć, macie tutaj rozpisane, jak wykonać zabieg, czyli jak przykładać głowicę, w jakiej odległości, czy bezpośrednio do skóry, jak długo wykonywać ten zabieg, jak przesuwać głowicę, żeby to wszystko oczywiście miało, jak ja to mówię, ręce i nogi, żeby to wszystko miało sens, tak. Mnie najbardziej w tym urządzeniu zainteresowała opcja właśnie ta liftingująca, opcja działania składnikami aktywnymi w naszą skórę i za chwilę zobaczycie, w jaki sposób ja wykonywałam ten zabieg, ale tutaj jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy samym urządzeniu. Zwróćcie uwagę, że mamy włącznik, tak? Naciskamy go, przytrzymujemy go dosłownie kilka sekund i pojawiają nam się opcje działania. Delikatniejsza i bardziej intensywna. Możecie ją sobie dostosowywać do typu Waszej skóry, do działania, do tego, co chcecie osiągnąć. No i na samej górze mamy też taką diodę, która nam się zapala w momencie, kiedy działamy, kiedy ładujemy nasze urządzenie. Zmienia się z koloru czerwonego, takiego pomarańczowego na zielony. I też, co jest bardzo ważne, tutaj mamy takie metalowe, zobaczcie, takie metalowe części, przez co też musimy w odpowiedni sposób trzymać to urządzenie. Zaraz Wam powiem dlaczego. No i jest ta membrana, która jest bardzo prosta w czyszczeniu, gdzie wytwarzana jest plazma. No i teraz, kiedy włączycie sobie już urządzenie, ustawiacie sobie moc, na jaki chcecie działać, musicie też w odpowiedni sposób trzymać tutaj urządzenie, tak żeby ta skóra, Wasze palce, dłonie przylegały właśnie tutaj do tych części, bo wtedy zobaczycie, jak będziecie działać tym urządzeniem, że w momencie, kiedy nie będziecie dokładnie tutaj trzymać tej strony, to będzie Wam dioda tak pulsować.
To oznacza, że trzeba wtedy odpowiednio przyłożyć dłoń, żeby wytwarzało nam się to pole, ta plazma, którą chcemy podziałać na naszą skórę. Tak jak Wam już wspomniałam wcześniej, zabieg jest całkowicie bezbolesny. Natomiast będziecie odczuwać podczas zabiegu takie delikatne mrowienie, takie, ja bym powiedziała, to jest takie wrażenie delikatnego porażenia prądem. Bardzo delikatnego. Oczywiście w zależności od tego, na jaką moc sobie ustawicie urządzenie, będziecie to odczuwać mocniej lub też bardziej delikatnie. Warto do zabiegu wybrać sobie też ampułkę lub serum. Tutaj w instrukcji obsługi macie wszystko dokładnie opisane, jaki to powinien być preparat. Najlepiej oczywiście, żeby to były preparaty przystosowane do mezoterapii, czyli odpowiednie sterylne ampułki, którymi będziemy sobie działać na potrzeby naszej skóry. No i co? Zostaje nam tylko przejść tak naprawdę do zabiegu. Wykonanie zabiegu też jest proste, przyjemne. Ja dzielę sobie ten zabieg na części mojej twarzy. No i teraz zobaczcie, wykonuję zabieg zaczynając od jednego policzka, przechodząc na drugi policzek, później mam czoło, później działam sobie na szyję, działam sobie również na dekolt. Zabieg tak naprawdę powinien trwać maksymalnie 10 minut, więc tutaj też musicie sobie tak obliczyć, ile chcecie podziałać, w jakiej partii waszej twarzy, waszego ciała chcecie sobie zadziałać. No i co? I działamy, tak? Wykonujemy ruchy takie, które są dopasowane do naszego programu. Jeśli, tak jak ja, chcecie działać na jędrność waszej skóry, wprowadzać substancje aktywne, no to wtedy ten ruch jest taki podciągający od dołu do góry po każdej stronie waszej twarzy czy na szyi. I też moja taka mała uwaga, coś na co zwróciłam uwagę podczas stosowania tego urządzenia i zabiegów, które sama wykonywałam, żebyście nie za długo stosowali to urządzenie podczas zabiegu na jedną, na waszej skórze. Bo jeśli będziecie za długo nim działać, to w pewnym momencie preparat, który używacie do tego zabiegu, zauważycie, że zaczyna się rolować. I sprawdziłam to na różnych preparatach, w różnych konsystencjach. Po prostu musicie działać tak mniej więcej około 2, maksymalnie 3 minut sprawnie, intensywnie i wtedy osiągniecie najfajniejszy efekt i nie będzie tego właśnie takiego rolowania się produktu. Też zauważyłam, że w momencie, kiedy produkt nam się wchłania w naszą skórę, już jest taka końcówka, ten moment, kiedy on się wchłania, wtedy też mocniej zaczynacie odczuwać to takie działanie plazmy, czyli takie delikatne szczypanie plazmy. Więc absolutnie tym się nie przejmujcie. To oznacza, że po prostu nie ma już takiego poślizgu, że nie ma, te substancje aktywne zostały wprowadzone w skórę i skóra zaczyna być po prostu zwyczajnie już sucha. Pamiętajcie, że do zabiegu należy się odpowiednio przygotować, czyli wykonujemy go przede wszystkim na skórze oczyszczonej. Robimy demakijaż, tonizację, a następnie przechodzimy do zabiegu. Tak jak powiedziałam, powinien on trwać 10 minut maksymalnie. Możecie go wykonywać bez względu na porę roku. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, jeśli chodzi o lato, zimę i tak dalej. Absolutnie nie. To, co jest również bardzo istotne, to, że zabieg wykonujemy maksymalnie 4 razy w tygodniu przez około 2 miesiące, a później należy wykonać sobie przerwę około 1 miesiąca i serię robimy 4 razy w roku. Czyli naprawdę możecie bardzo często z tego urządzenia korzystać i może Wam on zastąpić wiele innych, które gdzieś tam już posiadaliście w domu. Pamiętajcie również o tym, ponieważ informuje nas o tym producent, że po zabiegu należy odczekać około 12 godzin, żeby wykonać makijaż. Czyli tak naprawdę ta wchłanialność substancji aktywnych, ona zaczyna się stopniowo, cały ten proces, więc nie ma sensu wykonywać zabiegu rano, w porannej pielęgnacji, później nakładać sobie na to filtr, makijaż i tak dalej. Nie, róbcie to wieczorem, w wieczornej pielęgnacji. W czasie nocy wasza skóra intensywnie pracuje, odpoczywa, regeneruje się. Dostarczamy jej tych substancji aktywnych właśnie z ampułek czy z serum, a rano możemy już na naszą skórę nałożyć makijaż, wykonać całą poranną pielęgnację. Po zabiegu należy urządzenie wyczyścić w odpowiedni sposób, czyli łapiemy
za szmatkę, chusteczkę, jakąś chusteczkę nawilżoną, przecieramy urządzenie po całości, żeby oczywiście było ono czyste, membranne i warto również spryskać sobie na przykład wacik preparatem sterylizującym, oczyszczającym, żeby jeszcze dokładnie wszystko ładnie wymyć. Możemy sobie schować do pudełka, przechowywać na przykład na stacji dokującej, jak już tutaj, to wszystko zależy tak naprawdę od Was, jak będzie Wam wygodnie. No i teraz powiem Wam coś, co może Was zaintrygować, a mianowicie to, że mój największy krytyk, czyli moja mama, najszybciej zauważyła efekty działania tego urządzenia. Nawet ja tego tak szybko, słuchajcie, nie zauważyłam. Mniej więcej po około dwóch i pół tygodnia, kiedy stosowałam regularnie co drugi dzień właśnie to urządzenie, moja mama mówi do mnie: słuchaj, jakoś tak poprawiła Ci się jakość skóry na szyi? I to już, słuchajcie, dało mi do myślenia. Bo oczywiście ja przy tym urządzeniu stosowałam ampułki nawilżające z kwasem hialuronowym, z kolagenem właśnie tutaj na okolice mojej szyi. I że moja mama tak szybko zauważyła różnicę, to naprawdę, słuchajcie, dało mi do myślenia i mówię: oho, jednak widzę, że coś w tym jest. Ja natomiast po około 4 tygodniach stosowania tego urządzenia, tak jak mówię, co drugi dzień, zauważyłam zmniejszone pory właśnie tutaj w okolicy policzków i okolicy mojego nosa, stosując razem z tym urządzeniem serum z witaminą C. Ale podczas filmiku, który widzieliście przed chwilą i zabiegu, który wykonałam, mogliście zobaczyć, że tutaj w okolicy ust działałam też takimi okrężnymi ruchami, ze względu na to, że pojawił mi się taki mały wyprysk i wiecie co? To naprawdę działa, bo po dwóch takich użyciach właśnie tutaj w tej okolicy, gdzie miałam ten wyprysk, tego urządzenia Penozon, ten wyprysk momentalnie się zagoił. Nie doszło do żadnego stanu zapalnego, on na początku, kiedy się pojawił, był delikatnie zaczerwieniony, a plazma i to urządzenie momentalnie go wygoiło i momentalnie zniknął ten wyprysk. Więc tutaj też mogę Wam potwierdzić działanie, jeśli chodzi o stany zapalne. Na podsumowanie dzisiejszego filmu muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych gadżetów jak na razie. Dlatego między innymi, że jest on wielofunkcyjny. Sprawdza się w przypadku mojej skóry mieszanej, zauważyłam zmniejszenie porów. Oczywiście ta nadprodukcja sebum też delikatnie się zmniejszyła, chociaż powiem Wam, że teraz mamy okres letni, więc moja skóra naprawdę momentalnie się poci, szybko się błyszczy, więc najlepiej i najszybciej ocenię zmniejszenie nadprodukcji sebum w okresie zimowym. Wtedy będzie to na pewno najlepiej widać. Natomiast no, zmniejszyły się te pory. Widzę to działanie na jakieś pojawiające się stany zapalne. Moja mama zauważyła działanie na moją szyję, która mówi, że wygląda teraz zdecydowanie lepiej. Więc tak, zdecydowanie tak. Urządzenie, można powiedzieć, wielofunkcyjne, bezbolesne, bezpieczne, wygodne w użyciu, praktyczne, bez żadnych kabelków, kiedy je stosujemy. Nie musimy się obawiać, że tutaj trzeba coś zdjąć, wypłukać, wyczyścić. Nie, wszystko mamy zintegrowane w jednym tak naprawdę urządzeniu. Bardzo fajny produkt i wart zainteresowania. No i też, co jest ważne, nie ma jakiejś zabójczej ceny na niego. Polecam Wam sprawdzić sobie właśnie w sklepie Luxus Natury, gdzie dostaniecie to urządzenie. Godne zaufania, godne wypróbowania, świetna alternatywa dla tak naprawdę każdego typu skóry, dla osób, które boją się bardziej inwazyjnych zabiegów, dla osób, które chcą działać w zaciszu domowym, chcą wzmacniać działanie różnego rodzaju produktów pielęgnacyjnych i przede wszystkim chcą widzieć działanie tego urządzenia i tych produktów pielęgnacyjnych na swojej skórze, czyli widzieć efekty. Jestem bardzo ciekawa, czy zaintrygowałam Was tym dzisiejszym gadżetem, czy Was zainteresowałam, czy w ogóle słyszeliście o czymś takim jak Penozon. Dajcie koniecznie znać w komentarzach do dzisiejszego filmu. Dziękuję Wam tym samym bardzo za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, buziaki, pa!